inną metodę w ogóle też aromaterapii, bo to, że my olejki eteryczne same stosujemy, takie stężone gdzieś tam w jakichś różnych konfiguracjach, to my aromaterapię również możemy sobie robić za pomocą świec, tylko też właśnie świec, jako nie z parafiny, tylko z wosku sojowego. No ja mam u siebie na przykład też właśnie znowuż produkt lokalny. To jest... No pięknie te świece, miałem jej okazję wąchać, coś niesamowitego, właśnie. Niesamowitego. Ja wam pokażę, może będzie widać, jak ona wygląda. Nie wiem, czy tutaj. To jest wosk sojowy, kochani. Substancji smolistych produkuje się minimalna ilość ze względu na to, że sam wosk sojowy rozpuszcza się w temperaturze około tam 60 stopni i on nie potrzebuje tak wysokiej temperatury jak parafina, więc nam się to nie kopci, nie dymi, tak? Przepraszam, knot też jest naturalny, też jest bawełniany, więc nie produkuje nam nie wiadomo jak dużo tego, co w ogóle świece sojowe w porównaniu do tych świec z parafiną, no wypadają o niebo lepiej takimi głównymi czynnikami, na podstawie których można by było porównać te dwa produkty, to jest to, że tak, właśnie wosk sojowy nie podnosi nam stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Nie produkowane są tutaj żadne substancje smoliste, toksyczne opary, które niestety przy spalaniu parafiny powstają. No, parafina wiadomo z czego jest, to jest produkt uboczny po rafinacji ropy naftowej, tak? Więc tutaj też my te opary wdychamy, inhalujemy się tym, nie?